Dobry wieczór. Kolejne spotkanie w ramach terapii jąkania z podziałem na grupy wiekowe. Dzisiejsze spotkanie chciałabym poświęcić grupie wiekowej najstarszej, czyli młodzieży i osobom dorosłym. Mówiąc młodzież, mam na myśli starszych nastolatków, a także osoby, które są tuż przed ukończeniem wieku nastoletniego i przejściu do dorosłości. Jeżeli patrzymy na tę grupę wiekową, to czasem wydaje nam się, że jest taka jednolita, że te same oddziaływania możemy zaaplikować młodzieży, jak i osobom dorosłym. A jednak warto wziąć pod uwagę, że młodzież może mieć jeszcze sporo rozmaitych obaw, wątpliwości związanych z wieloma wyborami, przed którymi stoi i z wieloma sytuacjami komunikacyjnymi, które wiążą się z osiąganiem kolejnych etapów edukacyjnych, ale także z wyborem pracy bądź też podejmowaniem rozmów o pracę. I myślę, że tutaj trzeba uwzględnić w wypadku właśnie młodzieży takie duże zróżnicowanie potrzeb. Dzień dobry, witam Państwa. Cieszę się, że Państwo dołączają. Jestem dziś troszeczkę w stresie, bo sąsiad dziś uznał, że będzie chyba przeprowadzał remont, więc przez cały dzień było dość głośno. Mam nadzieję, że teraz już zajął się przygotowywaniem kolacji i będziemy mieć przynajmniej godzinę ciszy, bo na tyle zaplanowałam dziś nasz live. Myślę, że około godziny potrwa. Mam nadzieję, że bez efektów dźwiękowych. Prosili Państwo o kilka zagadnień związanych właśnie z tym obszarem terapii jąkania u młodzieży i osób dorosłych. Prosili Państwo o diagnozę i o terapię, czyli nie tylko samą terapią, ale też troszeczkę o diagnozie powiem, bo takie pytania właśnie były. I pytali Państwo troszkę o pracę również z grupą, a więc o pracę grupową z młodzieżą szczególnie. A więc to będę starała się na pewno rozwinąć. Proszę wybaczyć, że nie będzie zbyt szczegółowo, ale w ciągu godziny trudno jest omówić wszystkie podejścia terapeutyczne i wszystkie aspekty terapii. Będę chciała zaakcentować pewne wątki, poruszyć pewne zagadnienia i odesłać Państwa do literatury bądź źródeł internetowych, tak byście Państwo mogli sobie coś więcej odnaleźć i pogłębić wiedzę. Myślę, że tak będzie w porządku. Zaczniemy więc od diagnozy, skoro Państwo tak prosili, aby o tej diagnozie u osób dorosłych i właśnie w grupie młodzieży troszkę więcej powiedzieć. Ja nie będę, przynajmniej postaram się nie powtarzać pewnych informacji, które już się podczas wcześniejszych naszych spotkań pojawiły, ale jedna będzie na pewno ta sama. Model ICF, model diagnostyczny i ta moja pomoc, która nie jest żadnym narzędziem diagnostycznym, ale bardzo mi pomaga uporządkować dane diagnostyczne, a jednak będziemy mieć efekty dźwiękowe dzisiaj. Nie wiem, czy słychać, ale mam nadzieję, że przebije się przez te dźwięki zakłócające. Ten model, który Państwo teraz widzą, ja może powiększę troszeczkę prezentację, tak żeby było wszystkie, również następne slajdy lepiej widać. Ten model obejmuje cztery obszary. I w czasie diagnozy, podobnie jak u wszystkich młodszych grup wiekowych, pochylamy się szczególnie nad funkcjami, strukturami ciała, patrząc na jąkanie, odwołując się tutaj do modelu góry lodowej, jako na objaw niepłynności w mowie, a więc czy to są powtórzenia, przedłużenia, bloki, ale także na to, co jest widoczne w ciele, jakie współruchy towarzyszą objawom jąkania, jakie zachowania dana osoba tuż przed momentem zająknięcia, w trakcie, a także po nim przejawia,
jakie ma również dodatkowe utrudnienia, bądź też być może właśnie funkcje i struktury ciała to mocna strona tej osoby. Pamiętajmy bowiem, że w diagnozie staramy się znaleźć mocne strony, zasoby. To nie jest tabelka do wpisywania deficytów, ale do pełnego opisu. Staramy się z dwóch stron patrzeć, co tutaj działa, a gdzie ewentualnie występują trudności. I to, co my zauważamy, czy rzeczywiście jest trudnością dla danej osoby. Bo nie, ponieważ jeżeli mam się nie przejmować wierceniem, bo mnie słychać. Dziękuję bardzo, uspokoiła mnie Pani ogromnie, bo to jednak duży stres. Nie wiedzieć, czy się przekrzykuje wiertarka. Jeśli chodzi więc o to, co zauważamy, nie zawsze może to być dokładnie ta sama trudność, którą nasz klient czy pacjent ze sobą do nas przynosi. Być może to nie powtórzenia, przedłużenia są tutaj trudnością. Trudnością może być na przykład lęk przed wystąpieniem publicznym. I tego nie jesteśmy w stanie zauważyć. Tego możemy się dowiedzieć z wywiadu, ale także stosując rozmaite narzędzia diagnostyczne, o których za chwilkę nieco więcej powiem. Aktywność i uczestniczenie, oczywiście w wywiadzie z młodą osobą, dorosłą, sprawdzamy sobie pytając, ale także jeżeli jesteśmy logopedami w placówce, na przykład w liceum czy w jakiejś innej szkole średniej, możemy dopytać, jak wygląda ta aktywność i uczestniczenie, choćby nauczycieli, jak ta komunikacja się odbywa. To wszystko, co zbierzemy, pamiętajmy, staramy się wpisywać zasoby, ale też i trudności, które zauważamy. Staramy się powiązać również z czynnikami środowiskowymi, ponieważ ta aktywność i uczestniczenie najczęściej występuje właśnie w kontaktach z innymi. Zarówno jeżeli chodzi o szkołę, pracę, jak i te aktywności pozaszkolne w czasie wolnym. Jakie zasoby w środowisku mamy? Czy partner, partnerka rozumie, na czym polega jąkanie, czy wspiera? Ale także jeżeli chodzi o młodzież, w środowisku domowym, na ile otrzymywała ta osoba wcześniej wsparcie od rodziny, na ile przyszła też sama z własnej potrzeby, a na ile ktoś zachęcił ją do odwiedzenia gabinetu terapeuty. I tutaj właśnie dochodzimy do czynników osobowych, które są niezmiernie istotne, szczególnie jeśli chodzi o młodych dorosłych, którzy bardzo często przychodzą samodzielnie z konkretną trudnością. I tutaj jest troszeczkę łatwiej pod tym względem niż na przykład u maluchów bądź u dzieci we wczesnym wieku szkolnym, gdzie więcej możemy się dowiedzieć z otoczenia, od rodziców i bardzo na tej współpracy z rodzicami bazujemy. Tutaj ta konkretna osoba, która do nas przychodzi, ma sprecyzowane potrzeby. Może też określić własną motywację do podjęcia zmian i może też określić, jak bardzo zależy jej na zmianie i w jakim zakresie. Tutaj pamiętajmy tylko, że to taki plakat, który jakby wisiał na okrągłym takim słupie ogłoszeniowym, to funkcje i struktury ciała łączyłyby się z czynnikami osobowymi i byłoby wtedy takie kontinuum. Pamiętajmy, że nie sprawdzamy tych obszarów osobno w oderwaniu od innych, bo one często się przenikają i te współzależności są bardzo dobrze widoczne. Jakich narzędzi diagnostycznych używamy? W przygotowaniu jest OASES, zarówno dla grupy 13 do 18, właściwie 17 i 11 miesięcy dokładnie, ale także dla osób dorosłych, a więc zarówno dla grupy młodzieży, jak i dla osób dorosłych, mamy narzędzie, które bada jakość ich życia, ich nastawienie, ich postrzeganie trudności w płynnym wypowiadaniu się, a także ich ocenę tego, jak bardzo jąkanie wpływa na ich życie. Podobnie możemy to sprawdzić również mając to baterię testów, takim skrótem opatrzoną w tytule BAB. I jeżeli ktoś korzysta z
tego narzędzia, które niedawno zostało wydane, to już również może ocenić, jak dana osoba zachowuje się, jak myśli i jak działa w związku z tym w komunikacji, w kontaktach z innymi. Dla dzieci, które są młodszą młodzieżą, ponieważ być może Państwo jeszcze nie mają tych najnowszych narzędzi albo też czekają na ukazanie się OASIS, a być może mają Państwo ten podręcznik Dobór metod terapii jąkania, to tam jest taka krótka skala 19 pytań dla nastolatków. Myślę, że z tego też można skorzystać, żeby chociażby taką wstępną informację uzyskać, jakie jest nastawienie dziecka do komunikacji, do mówienia, ale także do własnych trudności w komunikacji. Być może, jeżeli mają Państwo kontakt z innymi logopedami, którzy też byli na szkoleniu z Mini Kids, mają dostęp do polskiego tłumaczenia takiego narzędzia SSI-4. Tam wykonuje się próby czytania, mówienia. Kilka prób się podejmuje, oblicza się nasilenie niepłynności i to narzędzie odnosi się do norm właściwych dla języka angielskiego i otrzymujemy wynik, który odnosi nas do skali. Jeżeli chodzi o niepłynności w mowie, jak bardzo są one nasilone? W języku polskim mamy takie dwa, które są już trudno dostępne. Ja już o tym wspominałam, kwestionariusz Tarkowskiego do badania zaburzeń płynności mowy, a także kwestionariusz Cooperów. Jest to rzeczywiście takie, są to takie dwa kwestionariusze, które funkcjonują jeszcze w poradniach. Na pewno jeśli Państwo pracują, to się Państwo z tymi narzędziami zetknęli. I próba sylabowa Kurkowskiego. Ta próba sylabowa, ona jest właściwie tylko do zmierzenia ilości niepłynności. Można także tempo mowy sobie policzyć, ale już brakuje tutaj jakościowego, dokładnego opisu, a także tych aspektów w zakresie myślenia, emocji, postaw. Tylko w zakresie badania konkretnie niepłynności w mowie można to wykorzystać. Dodatkowo mamy jeszcze dwie skale Tarkowskiego, Góral Półroli, więc motywację, samoocenę. Można to pogłębić w pracy z osobami dorosłymi o te jeszcze skale, jeżeli ktoś chciałby poznać dokładny, wymierny wynik właśnie tych wartości. Również na szkoleniu z Mini Kids uczestnicy otrzymali tłumaczenie niemieckich formularzy, które są przeznaczone do wywiadu z rodzicami, do takiego dokładnego obliczenia również ilościowo i jakościowo niepłynności mowy. Dla dzieci w wieku szkolnym do metody Schulkids są również formularze dla dzieci w wieku szkolnym, a więc dla tych starszych nastolatków, których już zaliczamy do młodzieży, jak również dla ich rodziców, aby sprawdzić dwie perspektywy. Jak swoje mówienie ocenia dziecko, a jak w tych samych sytuacjach wspólnych z rodzicami wypada ta ocena rodziców. Na ile są zbieżne, na ile jednak różnią się i w jakich aspektach. Być może rodzice inaczej oceniają nasilenie, może inaczej aktywność. Tutaj bardzo ciekawe czasem wyniki wychodzą i zróżnicowanie może być takie, że dziecko ocenia na przykład swoje jąkanie jako lekkie i nieprzeszkadzające, natomiast rodzice mogą oceniać jako wysoce nasilone, a więc przeszkadza bardziej na przykład rodzicom niż dziecku. Oczywiście możliwości jest wiele, to jest tylko jedna z nich. Tutaj nie sposób się nie powtórzyć, ponieważ tych metod nie mamy aż tak wielu i zarówno upłynnianie mowy, jak i modyfikacja, więc dwa główne, podstawowe nurty w terapii jąkania znajdują się również i w pracy z osobami w tym wieku, powiedzmy, młodzieżowym i dorosłym. Autoterapia to jest coś, co pojawia się właśnie w tym przedziale wiekowym. To jest metoda skierowana dla osób już dojrzałych, świadomych bardziej tego, kim są, które odnalazły już jakby swoją tożsamość, znają siebie trochę lepiej, które już nie mają takich skoków
hormonalnych i nie przenoszą się pomiędzy różnymi stanami wielokrotnie w ciągu dnia, są też bardziej świadomi swoich reakcji, swoich postaw, myśli, mają to już wszystko często przemyślane i są w stanie z pomocą, ze wsparciem być może drugiej osoby, być może coacha, być może terapeuty, ale też same przejść program autoterapii, o którym kilka słów więcej potem powiem. Nie jest to program dla wszystkich i nie jest tak, że teraz będę zachęcała wszystkie osoby dorosłe, aby przeszły autoterapię. To też musi być świadomy wybór, a ponieważ można się zapoznać w internecie z podręcznikiem do tej metody, to myślę, że warto i warto zapytać siebie, czy czuję się na siłach, aby samodzielnie ten program przejść, czy jednak będę szukał wsparcia. Możemy oczywiście metody integrować, podobnie jak było u dzieci młodszych, choć tutaj nie pracujemy już nad wspieraniem tego procesu samoistnego ustępowania objawów jąkania, a więc w wieku kilkunastu lat, kilkudziesięciu lat nie liczymy już na to, że jąkanie ustąpi samoistnie, a więc nie stosujemy już tych podejść wyłącznie pośrednich. Raczej zdajemy się na te podejścia bezpośrednie, oczywiście włączając pewne elementy działań pośrednich, bo tak jak sobie wspominaliśmy, trudno jest nie angażować najbliższego otoczenia, jeżeli widzimy, że tam są jakieś bariery, że tam jest na przykład tabu bądź jakieś inne trudności w rozmowie na temat jąkania, więc pewne oddziaływania pośrednie polegające na zmianach w środowisku z pewnością możemy włączać, natomiast nie działamy wyłącznie pośrednio, pracując z młodzieżą i osobami dorosłymi. Wspomnę też troszkę o podejściach psychologicznych, choć my nie jesteśmy psychologami, absolutnie nie chcemy wkraczać na obszar terapii, czy też psychoterapii, terapii psychologicznej, ale czerpiemy z tych metod, ponieważ one pozwalają nam łatwiej opisać to, co się dzieje w głowie, w emocjach, a także w ciele. Mowa jako produkt ciała może być tutaj traktowana, więc także co się dzieje w mowie. I łatwiej możemy tutaj dokonać jakichś zmian. Myślę, że warto przejść przez kilka następnych slajdów troszeczkę może wolniej, zastanawiając się, co tutaj jest dla mnie już wiadome, gdzie jeszcze ewentualnie mógłbym sobie poczytać, poszukać, dowiedzieć się więcej. Jeżeli są ze mną terapeuci, to byłabym też wdzięczna, gdybyście Państwo napisali, którymi metodami pracujecie na co dzień, które są dla Was mniej znane i być może także zechcecie się podzielić swoimi trudnościami w pracy, nurcie upłynniania bądź modyfikacji. Byłabym bardzo wdzięczna za wymianę doświadczeń. Jeśli chodzi o upłynnianie mowy, znajdziecie Państwo w literaturze, w internecie bardzo dużo, ponieważ to był główny, dominujący nurt jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu. Zmiana sposobu mówienia i dodatkowo jeszcze techniki, które zwiększały, upłynniały mowę, zwiększały tę płynność, dominowały, wychodzono z założenia, że nie trzeba pracować nad myślami, emocjami, postawami, gdyż one się samoistnie zmienią, gdy człowiek będzie w stanie się płynnie wypowiadać. I teraz, jeżeli popatrzymy na te metody, które są dostępne, to zauważymy pewną prawidłowość. Są metody, które polegają na zmianie sposobu mówienia, a więc na zwolnieniu tempa, na pauzowaniu. I to zwolnienie tempa możemy uzyskiwać poprzez przedłużanie głosek, poprzez też zwolnione ruchy artykulacyjne, jest czasem wsparcie gestem, jak w metodzie Chęćka, jest też rytmizacja mowy, jak w metodzie Szamburskiego, wykorzystuje się korektory, jak w metodzie ECHO profesora Adamczyka. Więcej na temat tych metod przeczytacie Państwo w dialogu bez barier, w tym podręczniku, który jest bezpłatnie dostępny na stronie Logolab. Tam dwie autorki, Dorota Kamińska i Elżbieta Bijak, przedstawiły te metody bardzo dokładnie i szczegółowo. To, co często zdarza się, kiedy próbujemy upłynniać mowę, to
pytanie przede wszystkim osób, które do nas przychodzą, jakie techniki skutkują, jakie są skuteczne w uzyskiwaniu płynności mowy. Oprócz tego zwolnienia tempa mowy, pauzowania, stosuje się łagodny start, więc takie delikatne rozpoczynanie wypowiedzi. I ten łagodny start ma już zapobiec temu najczęstszemu objawowi, a więc niepłynności na starcie wypowiedzi, na początku wypowiedzi. Stosuje się także rozmaite inne techniki, które pomagają przechodzić przez trudne dźwięki, przez trudne głoski. I są takie podręczniki do pracy właśnie nad wypowiadaniem całych szeregów głosek, między innymi właśnie także autorstwa Bijak-Kamińskiej-Chęćka. Jeżeli ktoś chce wypracować sobie właśnie taką technikę płynności, to ten nurt tutaj jak najbardziej będzie wystarczający. Zakładamy jednak, że ta osoba nie zmaga się za bardzo z różnymi trudnościami w obszarze myśli, emocji, postaw, że potrafi mówić o jąkaniu, że to nie jest duża trudność jakby w postrzeganiu też siebie jako mówcy z jąkaniem. Wtedy będzie łatwiej te techniki zastosować na co dzień i przechodzić do coraz trudniejszych sytuacji. Tę terapię możemy prowadzić zarówno stacjonarnie, jak i online. I tutaj dwa takie przykłady. Camperdown program, który jest programem przebadanym, jego skuteczność została wykazana. Skuteczność rozumiana jako poprawa płynności mowy. I ten program rzeczywiście może być oferowany online. Jest do niego podręcznik i więcej informacji znajdziecie Państwo oczywiście na stronie Uniwersytetu w Sydney, ale także na Logolabie w podręczniku Dialog bez barier jest na ten temat artykuł. Bardzo zachęcam do przeczytania. Drugim takim przykładem terapii upłynniania mowy, która jest oferowana online od 13 roku życia, a więc ta grupa starszych nastolatków, młodzież i osoby dorosłe, również został ten program przebadany na tyle dobrze, że niemieckie kasy chorych zdecydowały się za tę terapię pokrywać koszty, a więc jednak te badania wykazują, że poprawa płynności mowy jest możliwa, z tym, że początkowo był w Niemczech taki duży zgrzyt, ponieważ autorzy tej metody przedstawiali ten program jako sposób na pozbycie się jąkania. A ponieważ Niemcy jednak przestrzegają dokładnie wytycznych, mają swoje wytyczne stale aktualizowane i wymogli na autorach, aby przestali stosować to sformułowanie, ponieważ my możemy pomóc rzeczywiście w procesie takiego naturalnego ustępowania jąkania we wczesnym okresie, w okresie przedszkolnym, ale nie możemy tego uzyskać u dzieci powyżej 13 roku życia, więc u młodzieży i osób dorosłych. Nie można tego obiecywać, jest to nieetyczne. I rzeczywiście Kasseler-Stotter-Terapii wycofali się z tego i piszą rzeczywiście, że mają efekty, upłynniają mowę, ale już nie piszą o tym, że potrafią sprawić, aby ktoś zupełnie, całkowicie i na zawsze pozbył się jąkania. Także taka ciekawostka. Terapia upłynniania mowy, zresztą także terapia modyfikacji, terapia szczególnie ta, która jest w nurcie przeciwdziałania unikaniu jąkania, a więc ten nurt, w którym jąka się swobodnie, otwarcie, nie stawiając sobie żadnych barier, granic, nie zastępując słów innymi. Szczególnie ta terapia odbywa się właśnie grupowo i ma wtedy to ogromny sens. Tutaj troszeczkę więcej o tych grupach młodzieżowych, o co Państwo prosili. Te grupy odbywają się, są organizowane może tak, w ramach terapii intensywnej albo też na turnusach terapeutycznych. Przykładem może być turnus terapeutyczny Ostoi, tego stowarzyszenia z Lublina, który odbywa się zwykle latem nad morzem. Ale także bywa tak, kiedy spotykają się członkowie klubów J. I każde z tych grupowych zajęć ma troszkę inne cele i troszeczkę inna jest charakterystyka, przebieg tych zajęć. Te grupy, które ja prowadzę w ramach prywatnego gabinetu, siłą rzeczy są nakierowane bardziej na wykorzystywanie tych spotkań, aby sobie te w terapii wypracowane sposoby
w takiej bezpiecznej, komfortowej atmosferze móc przetrenować, poćwiczyć z osobami, które nie są całkiem bliskie, bo to nie jest terapeuta i to nie są rodzice, to nie są też najbliżsi przyjaciele, ale już pewna grupa znana mi. Grupa, która ma podobne trudności, a więc jest większa szansa, że nie zostanę wyśmiany, że nikt nie będzie komentował bądź dziwnie inaczej reagował na to, w jaki sposób ja mówię. I te grupowe spotkania ja traktuję raczej tak luźno i swobodnie, dostosowując do potrzeb konkretnych uczestników. W zależności od tego, co oni chcą sobie podczas tych zajęć przećwiczyć, staram się dobierać tak zajęcia, aby każdy z jej członków mógł te właśnie swoje potrzeby zaspokoić. Poza takimi integracyjnymi na początku zajęciami staram się inscenizować różne sytuacje, takie, które oczywiście młodzież może spotkać w codziennym życiu. Staramy się także na bazie rozmaitych gier opartych na komunikacji zaskakiwać siebie nawzajem. Czasem proszę, aby w parach przygotowali coś na następny raz, żeby mogli czy też mieli okazję porozumiewać się między sobą także poza zajęciami tymi w grupie, choć stawiam na kontakt albo na żywo, albo telefoniczny, żeby to jednak nie były SMS-y i maile, choć no, z tym bywa różnie. Na pewno też grupy są bardzo ciekawe, jeżeli dobieramy w ten sposób, jeśli mamy taką możliwość, żeby dobrać w ten sposób, żeby te osoby były też na różnym stopniu zaawansowania, żeby mogły zobaczyć, że za jakiś czas będą mogły sobie tak dobrze radzić jak kolega, który jest już na spotkaniu po raz siódmy, a ja jestem dopiero po raz pierwszy. Żeby też niekoniecznie bardzo duże zróżnicowanie wiekowe było, tutaj myślę, że to jest istotne, ponieważ jeżeli chodzi o starsze nastolatki, o młodzież, to czasem różnica 2-3 lat to bywa rzeczywiście bardzo dużo, więc jeśli chodzi o wiek, to staram się to robić tak, żeby było jak najbliżej wiekowo tym osobom do siebie, bo też mają podobne wtedy doświadczenia. Mamy tutaj pytanie, czy jest możliwość obejrzenia wcześniejszych webinarów? Tak, ja systematycznie na stronę YouTube, to jest strona zatytułowana Porozmawiajmy o jąkaniu, staram się wszystkie kolejne nagrania live'ów umieszczać. Jest to z pewnym opóźnieniem, ponieważ w styczniu i w lutym te live'y odbywały się prawie co tydzień, więc nazbierało się ich sporo, ale na pewno sukcesywnie będą się kolejne pojawiały. Także proszę tam zaglądać raz w tygodniu. Jeśli nie ma na żywo, to jest zawsze nagranie. I tak będzie właśnie za tydzień. Za tydzień ukaże się nagranie wcześniejszego spotkania, więc można sobie ewentualnie nadrobić, jeśli ktoś byłby zainteresowany. Teraz jakbyśmy tak się zastanowili w przypadku młodzieży, zamieściłam tu zdjęcie takiej fali morskiej po to, żeby Państwo też odwołali się do tego, w jakim rytmie, w jakiej swobodzie też te fale przepływają, że płynność to nie jest coś wytrenowanego, sztucznego, to jest coś, co przychodzi naturalnie, coś, co przychodzi ze swobodą. A techniki to zawsze będzie coś sztucznego, coś, co jest stosowane, nawet jeśli jest automatyzowane, to jednak nie jest to taka spontaniczna, swobodna mowa. To często osoby dorosłe mówią, no to było płynne, ale to nie byłem ja. W jakiś sposób potrafią odróżnić, że coś, co było idealnie płynne, nie odzwierciedliło dokładnie tego, co chcieli wyrazić. Czasem nie oddało ładunku emocjonalnego, czasem puenta nie wybrzmiała tak, jak miała, choć była płynna, a z zająknięciem jakoś tak dosadniej, dobitniej. Więc chciałam zwrócić uwagę też na to i mówię o tym często w grupach młodzieżowych, jak również z osobami dorosłymi, że płynność to jest tylko jedna z cech dobrej komunikacji. To nie jest tak, że osoba, która jest płynna, od razu jest świetnym mówcą. No, wystarczy przejrzeć kilka kanałów telewizyjnych, gdzie rozmowy odbywają się na żywo
i od razu słychać, kto ma talent do tego, bądź też przygotował się, uczył się, szkolił się w tym zakresie, a kto nie. I bywa tak, że osoba, która nie jest za bardzo płynna, można nawet więcej powiedzieć, że jąka się dość znacznie, może być nawet lepszym mówcą niż ta osoba, która wypowiada się zupełnie płynnie, ale może mówi chaotycznie, może nie intonuje odpowiednio, może mówi bardzo szybko, nie zwracając uwagi na rozmówców. Dobry wieczór i dzień dobry. Bardzo się cieszę z dołączających nowych osób. Bardzo mi miło, że Państwo zdecydowali się chwilę chociaż spędzić wspólnie ze mną. Dlatego też podsumowując ten nurt upłynniania mowy, chciałabym jeszcze raz powiedzieć, że nawet jeżeli uczymy osoby dorosłe czy młodzież płynnego wypowiadania się, to czynimy to jako jedną z cech, która wspiera bycie dobrym mówcą, rozmówcą, słuchaczem. I staram się zawsze pokazać, że jeszcze jest wiele innych umiejętności, które warto opanować, aby w tej komunikacji być bardziej przekonującym, interesującym i aby móc lepiej, tak pełniej wyrazić siebie. Dlatego też zastanawiamy się, jak bardzo na komunikację wpływa nasza postawa, mowa ciała i co tak naprawdę my pokazujemy, unikając mówienia. Jak może to być odebrane przez osoby, które mogą zupełnie nie mieć świadomości, że my się jąkamy, ale nie nawiązujemy kontaktu wzrokowego, jesteśmy wycofani. I te domysły, o czym to może świadczyć, zazwyczaj nie pokrywają się z rzeczywistością, ale no, nie grają na naszą korzyść, zdecydowanie. Płynność jako jedna z cech dobrego mówcy niekoniecznie musi być bardzo wysoka. Dopuszczalne są niepłynności, które wynikają na przykład z przekazu bardziej emocjonalnego, które są też dopuszczalne wtedy, kiedy mamy bardzo dużo do opowiedzenia, mamy natłok myśli, bądź też mamy presję czasu. Bywa tak, że mowa idealnie płynna właśnie w takiej sytuacji będzie brzmiała sztucznie, nieprzekonująco. Teraz chwilkę o modyfikacji jąkania. Oczywiście Charles Van Riper i to nazwisko się tutaj pojawia, jak również nazwisko Lucyny Jankowskiej-Szafarskiej, która tę metodę w Polsce ugruntowała i która ją promuje, pracuje tą metodą i na szczęście dużo pisze. A więc mamy sporo artykułów Lucyny Jankowskiej-Szafarskiej właśnie na temat modyfikacji jąkania i bardzo Państwa zachęcam, będę pokazywała publikacje, w których te artykuły się pojawiają. Warto to nazwisko też zapamiętać. I właśnie od Lucyny Jankowskiej-Szafarskiej zaczerpnęłam ten motyw tabletki, która się rozpuszcza w płynie, najczęściej w wodzie. Jest to takie odwołanie do techniki, która rozpuszcza bloki. Do techniki, która powoduje, że ten blok staje się coraz lżejszy, łagodniejszy i że można z niego wyjść, nie walcząc z nim. I myślę, że to jest taka dobre odwołanie w ogóle do modyfikacji, jako do metody, która nie chce walczyć z jąkaniem, ale chce sobie poradzić z tymi najtrudniejszymi, najtwardszymi jakby momentami, czyli blokami, czyli wszelkimi objawami, które zatrzymują potok mowy, nie pozwalając kontynuować. Te momenty, kiedy tracimy kontrolę. Modyfikacja pozwala je zmienić. Pozwala sprawić, by były lżejsze, by łatwiej było przez nie przejść. To uczucie odzyskiwania kontroli jest nie do przecenienia. Bardzo często osoby dorosłe, młodzież mówią o tym, jak ważne jest poczuć, że mogę powiedzieć, nawet jąkając się, już nie tak ciężko jak wcześniej, ale mogę powiedzieć to, co chcę. Już nie muszę się starać mówić jakoś specjalnie, aby to wypowiedzieć. Mogę mówić tak, jak mówiłem dotychczas, ale z taką uważnością właśnie na te trudne momenty. Te techniki, które są
nakierowane właśnie na jąkanie, na ten moment zająknięcia, to są techniki, które są do wykorzystania po bloku, więc możemy coś zrobić, gdy on się już wydarzył. Możemy, tak jak właśnie ta tabletka rozpuszczająca się, rozpuścić ten blok w trakcie i wyjść z niego łagodnie, delikatnie. Możemy także z blokiem zająć się tuż zanim wystąpi, ponieważ osoby z jąkaniem często czują, że ten blok właśnie teraz nastąpi i są w stanie, jeżeli wcześniej już to robiły, przygotować się jakby na przyjęcie tego bloku, tak aby nie był tak bardzo silny, uporczywy, aby nie utknąć tak silnie w tym miejscu. Nie jest to metoda łatwiejsza od upłynniania mowy. Czasem niektórzy mówią, że jest bardziej wymagająca. Nie trzeba, co prawda, cały czas zmieniać sposobu mówienia na stałe, bo w upłynnianiu, jeżeli zatrzymamy ten proces zmiany sposobu mówienia, to jąkanie wraca. Tutaj jąkanie jest cały czas, ale uważność również jest włączona cały czas. I ważne jest także w modyfikacji, że warto się nad nią zastanowić, nad jej włączeniem do terapii wtedy, kiedy dana osoba ma trudności z otwartym jąkaniem się, z mówieniem o nim. U osób, u których to odczulanie, czy też odwrażliwianie, desensytyzacja, desensybilizacja, jak widzicie Państwo, określeń jest dużo, znajdziecie w literaturze na pewno zamiennie różne z tych sformułowań. To jest ogromnie ważna część terapii, abym potrafiła powtarzać sylaby bez wysiłku, bez zmagania się, lekko i swobodnie. Dobry wieczór, witam wszystkich, którzy dołączają w trakcie. Miło mi, że jesteśmy tutaj dzisiaj razem. W modyfikacji to zajęcie się momentem zająknięcia nie byłoby możliwe, gdybym nie była w stanie się przede wszystkim w tym miejscu zatrzymać. Przyznać jakby sama przed sobą, że to jest teraz. To jest ten trudny moment. On jest tak trudny, że ja go chcę przejść jak najszybciej, nie zatrzymywać się, nie myśleć o tym, że to było już. Ale teraz w tej metodzie ja się zatrzymuję w tym bardzo nieprzyjemnym dla mnie momencie. Ja poznaję ten moment, sprawdzam, co się dzieje w moim ciele, w myślach, w emocjach i potrafię zareagować otwarcie, jąkając się. To jest duże wyzwanie. I myślę, że dla osób, które unikają tematu jąkania, które unikają mówienia z powodu jąkania, ta metoda jest ogromnie ważna i niesie im właśnie takie otwarcie, taką szansę na to, aby to jąkanie lepiej poznać i aby znaleźć sposób na kontrolowanie go w takim zakresie, jakim dla danej osoby jest to możliwe. Tutaj pani Marzena pisze, że szukanie zastępczych słów jest wręcz akrobatyką słowną, stąd poczucie swobody w mówieniu jest bardzo ważne. Także świadomość, że można powiedzieć to, co się chce, jest ważna. Właśnie. Myślę, że to przekonanie, że teraz, kiedy nawet jąkając się, ale mówię dokładnie to, co chcę powiedzieć, jest tak istotne, że w tym momencie reakcja odbiorcy nie jest tak istotna. Natomiast jeżeli jesteśmy jeszcze w tym trybie, że myślimy, co zrobić, żeby dobrze wypaść przed tą osobą, nie pokazując jąkania, to wtedy gubimy treść tego, co chcemy przekazać. Ważna jest jakby forma tego, co przekazujemy, aby to było jak najbardziej płynne i gładkie. Natomiast to, co rzeczywiście stanowi treść tego przekazu, gdzieś się gubi. I to właśnie podkreślają osoby dorosłe i młodzież również, którzy pracują tą metodą, że teraz nawet pozwalając sobie na zająknięcia, są w stanie właśnie wyrazić siebie. To jest ogromnie ważna zmiana.
Co jest ważne w modyfikacji jeszcze, jeżeli wybieramy tę metodę, celem nie jest płynność. Celem jest jąkanie akceptowalne, a więc taki rodzaj jąkania, który nie przeszkadza osobie mówiącej wyrazić tego, co potrzebuje. Dzięki temu, że nad jąkaniem ta osoba trochę lepiej panuje, stopniowo oczywiście, coraz lepiej, bo to nie jest tak, że to przychodzi od razu poprawa, ponieważ często osoby, które są zahamowane i niechętnie mówią, nie chcąc ujawniać jąkania, kiedy zaczynają więcej mówić z tego powodu, że są bardziej otwarte, to jąkanie może być bardziej słyszalne. Ale słuchając tego jąkania na przestrzeni dłuższego czasu, możemy zauważyć zmiany, że ilościowo i jakościowo to jąkanie mogło się zmienić, jeśli chodzi o objawy w mowie. Chociażby w ten sposób, że bloki są lżejsze, krócej trwają, że powtórzeń być może jest mniej, być może jest mniej wysiłku widocznego podczas wypowiadania się. Może też jest w tym obszarze, którego nie widzimy, a tylko się domyślamy, mniej negatywnych myśli i trudnych emocji, które towarzyszą właśnie zająknięciom, trudnym momentom w komunikacji. Jeśli chodzi o modyfikację, jeszcze raz przypomnę Lucyna Jankowska-Szafarska i jej publikacje, również o modyfikacji artykuł wspólny z Lucyną Jankowską-Szafarską zamieściłyśmy w dialogu bez barier, dostępny w otwartym takim dostępie na stronie Logolab. To jeszcze tylko tak kwestii przypomnienia. I teraz myślę, że warto powiedzieć właśnie troszkę, kilka słów chociaż o autoterapii, choć takim specjalistą w tej dziedzinie, jeśli chodzi o autoterapię, ponieważ sam ją przeszedł i organizuje warsztaty, jest Arkadiusz Cyglarski, który jest administratorem strony demosthenes.eu i na tej stronie jest właśnie polskie tłumaczenie amatorskie, ale ze zgodą z Stuttering Foundation, autoterapii jąkania Malcolma Frasera. Jest to twórca właśnie Stuttering Foundation, nieżyjący już, osoba z jąkaniem, która wypracowała ten program na bazie modyfikacji jąkania. Stąd też tuż po modyfikacji od razu ten temat poruszam, abyście Państwo wiedzieli, że niekoniecznie trzeba iść tą drogą stricte van Rijperowską. Można sprawdzić, czy dla danej osoby dorosłej ta autoterapia w wykonaniu, w przygotowaniu może bardziej Malcolma Frasera byłaby bardziej korzystna. Te kolejne kroki, które przechodzi się w terapii według Frasera, to tylko tak, żeby Państwu napomknąć. Powolna i niespieszna mowa, miękkie jąkanie, umyślne jąkanie, a więc podobnie jak w modyfikacji, jak pracować nad objawami wtórnymi, więc jest tutaj mowa o tych objawach towarzyszących, współruchach, rozmaitych innych z ciała. Eliminowanie nawyku unikania, zwlekania i zastępowania, a więc proszę zobaczyć, nie unikanie jąkania też. Utrzymywanie kontaktu wzrokowego, ogromnie ważna sprawa, którą poruszyłam przy upłynnianiu mowy, a więc tempo, pauzy i postawa dobrego mówcy, która właśnie polega na tym, że utrzymujemy, nawiązujemy i utrzymujemy kontakt wzrokowy. Analizowanie wzorca jąkania, a więc dowiedz się, co robisz, gdy się jąkasz. Korekcję bloków po, w trakcie i przed blokiem. Co zrobić, gdy się czujesz zniechęcony? Przyjrzyjmy się temu, co zostało zrobione, a więc też taka autoewaluacja. Myślę, że warto się zapoznać. Również terapeuci, logopedzi, myślę, że warto, aby zajrzeli do tej pozycji. Jest to na pewno ważny głos w terapii dla osób dorosłych. Tak jak już wcześniej powiedziałam, młodzież tuż przy granicy wieku dorosłego, więc krótko przed 18 i osoby dorosłe, tak żebyśmy rozmawiali z osobami naprawdę świadomymi tego, czego się podejmują. Podejścia zintegrowane, wspomniałam troszeczkę już wcześniej na temat łączenia upłynniania mowy z modyfikacją i tak sobie pomyślałam, że chyba najprościej dzisiaj o tym powiedzieć w ten sposób, że jeżeli upłynnianie to jest droga, która prowadzi w jednym kierunku, a modyfikacja to droga, która prowadzi w
innym, w drugim kierunku, to pomimo, że te kierunki są inne, to jednak istnieją pewne momenty przecięcia tych dróg. To nie jest tak, że one całkowicie są od siebie oddalone. Jeżeli ktoś pracuje nad upłynnianiem mowy, stosuje wszystkie techniki, ale bloki się utrzymują, to skorzystanie z technik stosowanych w modyfikacji jąkania jest niewykluczone, a nawet bardzo pomocne. Z tym, że nie możemy sobie połączyć upłynniania i modyfikacji i pracować i nad tym, ponieważ to nie chodzi o to, żeby połączyć dwie metody, które opierają się na dwóch różnych podejściach, ale po to je łączymy, żeby wykorzystać jakiś element tej drugiej metody do tego, aby lepiej sobie radzić w mówieniu. Czyli z kolei, jeżeli jesteśmy w modyfikacji, przepracowaliśmy sobie rozmaite zająknięcia i pracujemy nad tym, jak być lepszym mówcą, to możemy przecież wykorzystać również intonowanie odpowiednie, możemy pobawić się troszeczkę chociażby dykcyjnie i niczym to nie przeszkadza, jeśli chodzi o modyfikację, jeżeli będziemy pracować nad byciem dobrym mówcą, ponad to, że pracujemy nad pojedynczymi zająknięciami. W podejściach zintegrowanych włączamy również inne obszary, takie jak bardzo popularny obecnie mindfulness, niestety często mylony z relaksacją, a chodzi o uważność, bo uważność w modyfikacji jest ogromnie ważna, abyśmy zauważali konkretnie, co się dzieje tuż przed momentem zająknięcia w moim ciałem, jakie myśli się pojawiają, jakie emocje odczuwam, jakie są moje reakcje na zająknięcie w momencie jąkania, ale także tuż po, jakie się pojawiają myśli, emocje. Ta uważność jest tutaj ogromnie ważna, ale także samo współczucie, takie polskie tłumaczenie angielskiego zwrotu self-compassion. Myślę, że ważne tutaj jest to, że wszyscy jesteśmy jako ludzie osobami, które mają z czymś trudności, że nie jesteśmy wybrakowani, ja nie jestem wybrakowana, że noszę okulary, ktoś inny nie jest wybrakowany, bo ma inną trudność, chociażby komunikacyjną, po prostu każdy z nas się z czymś zmaga, a więc to samo współczucie, uznanie tego, że mogę mieć jakąś trudność, nie jestem przez to gorszy od innych, jest też bardzo ważnym elementem terapii jąkania. Relaksacja. Czy mam w swoim chociażby rozkładzie dnia taki moment, gdzie mogę naładować baterię, gdzie moje ciało może odpocząć od napięć, od stresu, od może zbytniej eksploatacji, a może od napięcia emocjonalnego związanego z unikaniem mówienia. Trening wystąpień publicznych. Ponieważ wiele osób, które zgłasza się do gabinetów logopedycznych, przychodzą w konkretnej sprawie. Proszę mi pomóc, bo mam wystąpienie. Proszę mi pomóc, mam przysięgę ślubną. Proszę mi pomóc, mam egzamin maturalny przed sobą. Konkretne zadanie związane właśnie z mówieniem na forum. Trening wystąpień publicznych to jak najbardziej tutaj wskazane dodatkowe, włączone podejście. I tutaj chciałabym zaakcentować, że różna jest rola oddechu w tych wszystkich dodatkowych podejściach. Proszę zauważyć, że w uważności oddech staje się taką kotwicą, która nas trzyma tu i teraz, kiedy myśli gdzieś nam tam odbiegają w przyszłość, czy też w przeszłość. Jeżeli chodzi o relaksację, oddech, wyrównywanie chociażby długości wdechu i wydechu powoduje, że tonuje się układ nerwowy, że z emocjami radzimy sobie łatwiej, że jesteśmy w równowadze. W treningu wystąpień publicznych uczymy się, jak gospodarować powietrzem, gdy mamy do powiedzenia dłuższe zdania, dłuższe, skomplikowane wypowiedzi. I chciałam tutaj zaakcentować, że nie pracujemy od razu tylko dlatego, że to jąkanie, nie pracujemy nad oddechem, ponieważ nie każda osoba, która się jąka, ma trudności oddechowe. Tak więc taki zestaw, taki pakiet ćwiczenia oddechowe dla kogoś, kto się jąka, to jest pakiet z przeszłości. Proszę tego pakietu nie rozpakowywać, ale poobserwować.
czy ta osoba ma prawidłowy tor oddechowy, czy jej oddech jest w porządku, a zakłócenia wynikają właśnie z objawów jąkania. I o włączeniu podejść psychologicznych chciałabym powiedzieć. Jest takie ciekawe podejście pod nazwą MIST autorstwa Hilde Sønsterud. Mamy artykuł właśnie w Dialogu bez barier, gdybyście Państwo chcieli sobie przeczytać. I to jest ciekawa terapia, która włącza również terapię akceptacji i zaangażowania, o której za chwilkę nieco więcej powiem. Terapia, która bardzo ciekawie przedstawia 5 rozmaitych obszarów, nad którymi pracuję. Mnie jednak ta grafika nieodmiennie kojarzy się z tym słowem zindywidualizowana w nazwie. Proszę zobaczyć, to są wszystko 5 okąty, ale każdy z nich jest inny. I tak samo jest z osobami, które zgłaszają się do naszego gabinetu. Teoretycznie wszystkie się jąkają, więc powinny być takie same, mają tę samą trudność w porozumiewaniu się. Jednakże każdy z nich ma inne doświadczenia za sobą, ma inną postać jąkania i inne oczekiwania. Dlatego też terapia zawsze powinna być dostosowana do tej osoby, która się do nas zgłasza i do jej potrzeb. O 3 podejściach psychologicznych chciałabym dziś napomknąć, choć przyznają Państwo, że każde z nich mogłoby wystarczyć na jedno spotkanie z Państwem, na jeden live. Więc nie stawiałam sobie tutaj jakichś wygórowanych celów, aby Państwu o tych wszystkich podejściach bardzo szczegółowo opowiadać. Można doczytać. Jeżeli chodzi o TSR, to w 2 tomie zaburzeń płynności mowy, który jest dostępny też na Logolabie, jest artykuł Zenobii Bogdanowskiej, TSR w terapii jąkania. Jeśli chodzi o podejście kognitywno-behawioralne, to są 2 podręczniki do pracy, za chwilkę pokażę, które można wykorzystać. Terapia akceptacji i zaangażowania, ten wątek pojawia się właśnie w artykule Hilde Sønsterud na temat tego podejścia MIST, o którym wspominałam. TSR, dlaczego TSR jest dla nas ważne? Jeśli coś działa, rób tego więcej, a jeśli nie działa, rób coś innego. Nie skupiamy się na strategiach, które nie są pomocne. To często polega na tym, że musimy się oduczyć pewnych nawyków czasem. Czasem współruchy to są właśnie takie gesty, które miały pomóc. Przerodziły się w nawyk i teraz są obciążeniem. To nie działa. Spróbujmy tego nie robić. Jeśli coś się nie zepsuło, nie naprawiaj tego. Jeżeli osoba z jąkaniem, na przykład młody człowiek, przychodzi z rodzicem i rodzic mówi, proszę coś poradzić, bo ten młody człowiek za chwilę zdaje maturę, on się jąka, a ten młody człowiek mówi do mnie, ale to mama ma z tym problem, ja nie. Mnie jąkanie nie przeszkadza. Więc jeśli się nie zepsuł, nie naprawiam. Jeżeli ta osoba mówi, że nie, to nie ten problem, na który pani zwróciła uwagę, to nie niepłynność jest dla mnie trudnością. Dla mnie trudnością jest, żeby się odezwać, kiedy mam coś do powiedzenia w klasie. Ja znam odpowiedź, ale się nie zgłaszam. Czyli jeśli widzimy coś, co może być trudnością, dopytajmy, czy dla tej osoby również tak jest. Co jest ważne jeszcze w TSR-ze dla nas, że tutaj akcentujemy zdrowie psychiczne. To nie jest tak, że osoba z jąkaniem jest znerwicowana, jest niestabilna emocjonalnie. To jest człowiek zazwyczaj zdrowy psychicznie. Nie wykluczam jednakże, że może być tak, iż osoba z jąkaniem zmaga się z jakimiś trudnościami natury psychologicznej i wówczas oczywiście konsultujemy z psychologiem, bądź też współpracujemy równolegle. Jest praca psychologa i praca logopedy. Niemniej jednak zakładamy, że ta osoba przychodzi do nas z jąkaniem i nie ma trudności natury psychologicznej, tylko dlatego, że się jąka. To jest bardzo też ważne. Co jeszcze stąd? Spożytkowanie zasobów. To nastawienie na zasoby, że to jest osoba, która przychodzi i już coś sobą nam przedstawia, że ona już coś robi, co działa, że to nie jest człowiek, który jest totalną porażką, katastrofą i że tutaj dopiero trzeba czegoś szukać. Nastawienie też na zmianę, ale nie takie, że to my tę zmianę mamy
naszemu klientowi czy pacjentowi zafundować, tylko ta zmiana już się wydarzyła, bo ta osoba zgłosiła się do nas. I od momentu, kiedy do nas zadzwoniła, umówiła się, już zaszły jakieś zmiany. I te zmiany nadal będą postępowały. I co ważne jeszcze, nie potrzebujemy nawet dokładnie znać zbyt wielu szczegółów, jak to było od początku, od urodzenia. Tu i teraz, bycie tu i teraz, nastawienie na teraźniejszość i na najbliższą przyszłość. To jest też ważne, bo to pozwala określić cele, które nie będą zbyt duże, zbyt odległe, takie, które można osiągać małymi krokami. Bez jakichś bez podłoża teoretycznego, bez norm, nie odnosimy tego człowieka do żadnych norm. I przede wszystkim to, co jest w nazwie, oszczędność i krótkoterminowość. Przechodzimy sobie od celu do celu, jaka jeszcze zmiana jest potrzebna, aby ten człowiek poczuł, że to jest to, na czym mu zależy. Jeśli chodzi z kolei o terapię poznawczo-behawioralną, myślę, że tutaj warto zajrzeć właśnie do tych dwóch pozycji, które Państwo przed sobą teraz widzą. Jak skutecznie pracować nad postawami, emocjami w terapii jąkania oraz Paula Stalarda, czujesz tak, jak myślisz. To są dwie pozycje, z których ja korzystam. Są także pomoce rozmaite na rynku dostępne. Temperatura emocji, kwestia pracy z myślami. Jest tego trochę i naprawdę jeśli chodzi o młodzież, można bardzo, bardzo efektywnie pracować nad obszarem emocji, zachowania i postaw, myśli. Czasem bywa trudno znaleźć zasoby, mocne strony. To jest takie coś, co przyszło mi do głowy, kiedy ten slajd tworzyłam i zaakceptować, że pomimo, że się jąkam, to ja mogę w czymś być dobry. Ja mogę mieć jakieś umiejętności, zalety, ja mogę być sprawczy. Nawet to może dotyczyć komunikacji. I czasem trudno jest takie mocne strony, te zasoby znaleźć. Kwestia też monitoringu myśli. Jak to się dzieje, że ja tak źle myślę o komunikacji i o sobie, jako mówcy z jąkaniem. Jak te myśli się zmieniają? Tutaj ta znana metafora, że nasz mózg to jest taka maszyna do popcornu, która bez przerwy wypluwa jakieś myśli. I teraz, czy te myśli są prawdziwe? Czy ja jestem z moimi myślami? Czy rzeczywiście tak jest, jak ja sobie to wyobrażam wszystko? Spojrzenie troszeczkę z góry na to, co te myśli ze sobą niosą. Ale także na emocje i świadomość, że ta emocja, podobno tak naukowcy wyliczyli, trwa około 9 sekund. A więc to mija. Jakie emocje się pojawiają i czy przypadkiem moje myśli jakichś emocji konkretnych przed na przykład wypowiedzeniem się na forum nie produkują? Czy być może nie jest tak, że ja myślę, na pewno się zająknę, nie uda mi się, przełamuję się, zgłaszam, jąkam się i myślę, no tak, wiedziałam, zająknęłam się, nie udało się. I czy zawsze ten sam schemat, ten sam rytm, myśl, emocja, zachowanie, czy to jest mój stały rytm? Dobieranie też sytuacji tak, aby nie przekroczyć pewnego nasilenia trudności, aby nie zaczynać od tych najtrudniejszych zadań. Myślę, że to też jest ważne, aby dokładnie na początku sobie określić, które sytuacje są łatwiejsze, które sytuacje komunikacyjne są trudniejsze, tak aby móc ten krok za krokiem wykonywać w miarę komfortowo i aby zbyt daleko tej strefy komfortu nie przekraczać, aby to było dla naszego klienta czy pacjenta w miarę możliwości do wykonania, aby nie musiał przełamywać się jakoś szczególnie, aby podchodzić do następnego zadania.
Tutaj też w tym obszarze, bo o tym nie powiedziałam, poznajemy mechanizm mowy, jak to się dzieje, że mówimy i jak to się dzieje, że się jąkamy. A więc tutaj ta kwestia poznawcza dotyczy tego, jak to się odbywa. A więc kwestie ciała także, jak to wszystko działa, w którym momencie moje ciało w danym obszarze na przykład ma zbyt dużo napięcia i nie jest w stanie wykonać swobodnie jakiegoś ruchu. Tak więc w dużym zakresie stosujemy podejście poznawczo-behawioralne, jeżeli chodzi o terapię jąkania. I teraz jeszcze króciutko chciałabym kilka słów o akcie. Poznaję ciągle jeszcze tę metodę, w szkole się uczę doskonale i widzę, że naprawdę dużo możemy osobom z jąkaniem zaproponować, jeżeli te elementy terapii ACT uwzględnimy. Bardzo szczegółowo tego omawiać nie będę, ale chciałabym Państwu powiedzieć o tym, że wypracowanie elastyczności psychologicznej, czy też odporności psychicznej, bo też takie określenie funkcjonuje w literaturze, udanej osoby z jąkaniem, ma ogromne, ogromne znaczenie. Ponieważ nawet najlepiej wypracowane techniki nie zostaną przez tę osobę wykorzystane w komunikacji, jeżeli ta osoba nie będzie czuła się pewnie, nie będzie czuła, że to, co robi, jest w zgodzie z jej wartościami, że akceptuje siebie taką, jaką jest, że odkleja się niejako od tych wszystkich negatywnych myśli, że potrafi je rozpoznać, nad nimi zapanować, że potrafi być tu i teraz, odnosić się do tego, co się w danym momencie z nią w komunikacji dzieje. Że zna siebie i czuje się w zgodzie ze sobą, kiedy się wypowiada. To tak bardzo ogólnie, jeśli chodzi o ACT, ale myślę, że akceptacja to jest to słowo klucz w terapii. O, dziękuję, Państwo się żegnają. Dziękuję bardzo. Już też powoli kończymy. Akceptacja tego, że jestem człowiekiem, który może mieć trudności w płynnym wypowiadaniu się, ale to nie umniejsza mojego poczucia własnej wartości, to nie umniejsza wartości, ku którym zdążam w życiu i treści, które mam do przekazania osobom, z którymi rozmawiam. Myślę, że to jest naprawdę bardzo ważny wątek i tutaj być może jeszcze do aktu będę się chciała w następnych live'ach odnosić. Też byłoby mi łatwiej, jeśli by Państwo pisali w komentarzach, co by się mogło jeszcze pojawić w następnych live'ach, co chcielibyście Państwo, abym jeszcze poruszyła. Tymczasem chciałam powiedzieć, że na temat tych rozmaitych nurtów psychologicznych odbyły się dwie rozmowy podczas konferencji online. Można wykupić dostęp do każdej z nich z osobna, z Aleksandrą Jastrzębowską-Jasińską, jak również z Barbarą Jeziorczak. Wśród tych rozmów konferencyjnych, które odnoszą się do naszego dzisiejszego spotkania, rozmowa Elżbiety Bijak z Lucyną Jankowską-Szafarską. Ja uważam, że to jest jedna z ważniejszych rozmów podczas konferencji online, ponieważ obie panie pięknie przedstawiły te dwa nurty, które wydają się zupełnie rozbieżne, a udało nam się znaleźć nawet właśnie te momenty przecięcia między tymi dwoma nurtami. O pracy z ciałem Justyna Solecka-Głodek, a o wystąpieniach publicznych Filip Werstler i dr Agnieszka Pusajska-Otto. Myślę, że warto sięgnąć do tych właśnie rozmów konferencyjnych. I te pozycje, o których wspominałam, dialog bez barier, tam mają Państwo bardzo wiele metod omówionych. Ciekawą metodą, o której nie wspomniałam wcześniej, w zaburzeniach płynności mowy, a więc w tej zielonej okładce, w tej książce w zielonej okładce, jest metoda MIDA-SP, program wielowymiarowej, zintegrowanej, zróżnicowanej terapii jąkania z wykorzystaniem sztuki. A więc o tym jeszcze nie mówiłam, że w terapii osób dorosłych wykorzystujemy również sztukę. I jedna pozycja, która jeszcze przyszła mi do głowy, jak już miałam gotową prezentację. O, jąkanie eksperci radzą.
Te pozycje też polecam bardzo osobom dorosłym, ale także terapeutom, ponieważ autorami są logopedzi, terapeuci z własnym doświadczeniem jąkania. To są ludzie, którzy przeszli przez wiele, wiele lat własnej terapii, a także pomagania innym i swoje wnioski, swoje przesłanie zamieścili właśnie w tej pozycji. To, co jeszcze tutaj jest ciekawe, w zaburzeniach płynności mowy są również omówione przypadki pracy z młodzieżą, osobami dorosłymi i oczywiście życie z zacięciem, gdzie Państwo mają również nie tylko teksty terapeutyczne, ale także wypowiedzi osób dorosłych i ich doświadczenia z terapią. Myślę, że też warto, aby terapeuci poczytali o tym, w jaki sposób inne osoby dorosłe z jąkaniem przez te procesy przechodziły, z jakimi trudnościami się mierzyły. Bardzo zapraszam. Za tydzień w piątek będzie nagranie. Nie będzie live'u na żywo, ale będzie nagranie. Natomiast w sobotę, 23 kwietnia, bardzo zapraszam na warsztaty jednodniowe z diagnozy i terapii jąkania u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Także będzie dość takie szerokie spektrum. Będziemy sobie w małej kameralnej grupie rozmawiać o tym, jak tę diagnozę przeprowadzić, jak sformułować wnioski, zalecenia i jak przejść przez proces terapeutyczny. Na przykładzie indywidualnych przypadków będzie można również omawiać własne, więc są jeszcze wolne miejsca, zapraszam. I bardzo byłabym wdzięczna, gdybyście Państwo pisali, co jeszcze byłoby interesujące w obszarze zaburzeń płynności mowy, jakim jeszcze tematom mogłabym moje spotkania z Państwem poświęcić. Za dzisiaj bardzo, bardzo dziękuję. Cieszę się, że Państwo zaglądają i że możemy się spotykać. Zaburzenia płynności mowy, część pierwsza jest bezpłatna. Tak, część pierwsza i część druga jest bezpłatnie dostępna na Logolabie. Ta książka w zielonej okładce również jest dostępna, także bardzo, bardzo zachęcam. Dziękuję Państwu bardzo. Live jak zwykle do obejrzenia do końca weekendu, a potem pojawi się na stronie na YouTubie. Porozmawiajmy o jąkaniu. Do zobaczenia.